Jedni na sportowo, inni zaś w dżinsach. Ubiór na ten bieg był niezwykle zróżnicowany, tak samo jak uczestnicy wydarzenia. Do pokonania było 400 metrów parkowymi ścieżkami. W tym biegu wyjątkowo nie liczył się czas i to, kto będzie pierwszy, drugi czy trzeci. Liczył się przede wszystkim udział we wspólnej inicjatywie. W ramach pikniku dla Biało-Czerwonej zorganizowano pierwszy rodzinny bieg dla Biało-Czerwonej. Startujemy! Nie było limitu czasowego, każdy mógł więc zmierzyć się z 400-metrową trasą, nawet spacerowo. Dla jednych to żaden wyczyn, dla innych natomiast mógł być to pierwszy tak długi start od ukończenia szkoły i zajęć z wychowania fizycznego. Najważniejsze tego dnia było wspólne uczczenie święta flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Przed biegiem pierwszych 100 uczestników otrzymało biało-czerwone flagi ufundowane przez radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu. To są ludzie, którzy za chwileczkę pod maszczem rozdadzą flagi, ponieważ to są ludzie, którzy te flagi ufundowali, nie tylko ci, którzy są dzisiaj obecni, ale pozostali radni z klubu Marek Cebula również i również radni powiatowi, którzy do tych flag się dorzucili. Także i my z naszą kamerą pokonaliśmy 400-metrową trasę rodzinnego biegu dla Biało-Czerwonej. Specjalnie dla Was mamy relacje z całego biegu. Zapraszamy do obejrzenia. Jest spora szansa, że znajdziecie siebie lub znajomych na nagraniu. Tak, o dokładnie. I truchcikiem, nie? Sprintem! Panie Jarku, w którą stronę? W którą stronę zapraszamy! Okej! Trenerze, ale to nie 50 km ani 100! Dlatego ja z tureczką, rekreacja. No to dajemy, dajemy, dajemy! Dajemy, dajemy, dajemy! Jedziemy, jedziemy! O! Jedziemy! I znowu w lewo! Jest to prosto i w lewo! O! Wow, są biegacze! Pięknie! Piękna flaga. Cudowna, najwspanialsza. Pani podnosi.
na kadr weszłaś. Piękne ujęcie było. Zostało nam 50 metrów. Damy radę, nie? Damy radę. Piątka. Pięknie. I ostatnia prosta. Losy grałem tylko siebie.